Trzyletnia córeczka w odpowiedzi na pytanie mamy, co to są święta wielkanocne, odrzekła: zajączek. A co dla ciebie znaczą te święta? Zastanawiasz się czasem nad tym? Ktoś powiedział, że dla niego Wielkanoc to wolność. Mam ochotę skakać i krzyczeć z radości. Jezus uwolnił mnie od całego ciężaru grzechów, który niosłem na sobie jak ogromny kamień. Pod krzyżem mogłem go zrzucić, wyprostować się i podnieść głowę do góry. Jezus zapłacił za moją wolność najwyższą cenę. A fakt, że zmartwychwstał, oznacza, że jego ofiara została przyjęta. On mi wybaczył. Mogę żyć dla niego. Ktoś inny podkreślił, że Wielkanoc to nadzieja. Zmartwychwstanie Jezusa oznacza, że i ja nie zostanę w grobie, że jest życie po życiu, że kiedyś będziemy razem z Nim na zawsze, że śmierć, największy wróg, została pokonana, że to, co teraz trudne, ból, cierpienie, rozczarowanie, choroba, wszystko przeminie. Jest tymczasowe. Dla kogoś innego Wielkanoc to miłość. Miłość zwyciężyła, miłość pokonała wszelkie przeszkody do samego końca. Gdyby nie miłość, nie ostałbym się przed świętym Bogiem i Jego prawem. Bóg jest miłością. Czytamy: w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Jeśli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Dla wielu innych to piękna tradycja, święto wiosny i nowego życia, jakie wraz z nim przychodzi. Dla mnie w tym roku, podczas każdej Wielkanocy, coś innego staje się dla mnie ważne, w świetle tego, co dzieje się na świecie, w Ukrainie. Szczególnie cenne są słowa Jezusa: ja żyję i wy żyć będziecie. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Dostaliśmy dar życia, życia, którego nikt nie może nam odebrać, które przetrwa wszystko i nie przeminie. A co fakt, że Jezus zmartwychwstał, zmienia w Twoim życiu? Boże, dziękuję za Jezusa, za Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dziękuję, że dzięki Niemu i ja też mogę mieć życie, życie wieczne. Tobie chwała i cześć. Amen. Błogosławionego dnia Ci życzę.